Awe legiony, sława i chwała, z tej strony młoteczka na waszych ekranach, słodziej. Słuchajcie, dobry omen. Pomimo bólu, pomimo cierpienia, pomimo katuszy i syplenienia, postanowiłam nagrać jeden odcinek po drugim. I oznaczałoby to, że gra na powrót pozytywnie mnie wkręciła i jest szansa na to, że będzie pojawiała się częściej. I to chyba byłoby dobre, zważywszy na to, że Gareth gości u mnie od roku na kanale. I nawet nie jestem w 1/4 gry. Pasuje, słuchajcie, Tifa pocisnąć trochę bardziej. Co właśnie w tym odcinku będziemy robić? Mam nadzieję, że pójdzie mi sprawnie. Szybki quick save, bo nie wiem, czy ostatnio zapisywałam, prawdę mówiąc. I lecimy zobaczyć, co jest na górze. Na górze są schody. Jest ciemność. Ale niedostateczna ciemność. Ktoś tu lezie. Cholera. Nie, nie, nic tu nie ma. Nie ma mnie tu. Nie schodź, proszę, nie schodź. Bo będę musiała cię zabić. No dobra, będę musiała go zabić. Albo siebie zabić. Nie. I jeszcze tutaj drugi zaraz przylezie. Słuchajcie, quick load. To nie ma sensu. No, zaczynajmy odcinka rozlewem krwi. To już było raczej słabe. Quick load. Dobra. Przynajmniej wiem, że należy tam teraz uważać. Czy ja się czołgam? Nie, wydawało mi się, dobra. Niedobrze, bo nie dość, że mnie słychać na tych schodach. Jeszcze tutaj jest za mało światła. Pasowałoby może dobiec do tego cienia. Coś Gareth zaczął mówić, ale niestety nie usłyszałam. Ktoś jeszcze jeden tu łaził, czy mi się wydawało? Na wszelki wypadek pozbędę się trupa, tak czy inaczej. Poleż tu sobie, albo chociaż na dywanie, żeby ci było miękko, stary. Ktoś tam jeszcze jest. Powiedzcie, że on tu nie schodzi. Dobra, nie schodzi. Łazi podobnie do tamtego. Więc wystarczy się tu pewnie zaczaić. Tak, wyjąłem seplenie, przepraszam. Ale ja naprawdę cierpię. To jest chyba ten gabinet z gobelinami. Trzeba będzie je wszystkie pozrywać. Strażnik. Zawrócę. Zawrócę, bo pewnie zaraz będzie tędy szedł. Jak znalazł. Chodź, chodź. Chodź, cię przytulę. Dobrze. Na plecki. I na tęczowy dywan, żebyście się panowie mogli troszeczkę poprzytulać. Proszę bardzo. To ja sobie pooglądam to miejsce. Szkoda mi gobelinu z muteczkami. Jakież dzieło sztuki normalnie. O, Kina i Młocia. Pozdrawiamy Kinę. Zastanawiam się, czemu on nie kradnie tych obrazów. Po co komu mina? Przepraszam, granat błyskowy. No dobra. Dziękuję.
Ja miałam jakiś klucz do sejfu. Czyli to by oznaczało, że może jest tu waza. I wtedy byśmy kończyli? Nie. Jeszcze trzeba pozwiedzać. Dobra, tutaj byłam. Więc idę tutaj. Ja wiem, że powinnam to sprawdzić, aczkolwiek jeśli tam byłaby waza i koniec odcinka, no to tak troszeczkę słabo by było, bo by było za króciutko. Klucz, dobra. I książeczka. Może niekoniecznie kluczem otwieraj książeczkę. A, tutaj jakieś takie mądrości. Rozliczenia, dobra. Co jeszcze tutaj mamy? Kolejne rozliczenia. Wezmę sobie pałkę, bo ktoś tam łaził. Oj, podłoga, która mnie nie lubi. Nie będziemy się kąpać, a jednak będziemy, bo młocia wpadła. Jezus, wydawało mi się, że coś tam się ruszyło. Gdybym miała szampana i truskawki, mogłabym tu zaczekać na lorda, który mieszka w tym domu. Ale niestety nie mam. Dobrze, tu byłam. Gdzieś jeszcze słyszałam strażnika, to znaczy, że nie zwiedziłam wszystkiego. Aha. Więcej złota dla mnie. Bardzo dobrze. I zejście na dół. Czyli stąd przylazłam. Słuchajcie, nie wiem jakim cudem. Słyszę strażnika, który jeszcze żyje. Wygląda, jakbym zwiedziła całe piętro. Nie mogła kończyć. Nie. A tak się wkręciłam, no. Jeszcze go poszukam. Znaczy strażnika. Bo tu już wiemy, co się święci. Strażnik, gdzie jesteś? Pokaż mi zapomniany pokój, w którym jeszcze nie byłam. No dobra. Ale ja tu miałam nakraść chyba jeszcze rzeczy, żeby się z nim wydostać. No dobra. W takim razie biorę wazę. Będą jaja, jak tam nie ma wazy. I zobaczymy, co się stanie. Gdzieś miałam klucz do sejfu. Jeszcze raz, Garet. O, kielich? A jednak, moi drodzy, jednak nie koniec. Dobrze. W takim razie coś musiałam przeoczyć i zaraz to znajdę. Dobra. Ewentualnie zerknę sobie na cele. To jest dobry plan. Oczywiście, to była waza, tylko wyglądała jak zwykły kielich. Po prostu muszę się stąd wydostać. To nie będzie trudne, zważywszy na to, że tam był ten ganek, dziedziniec, czy co to było. W takim razie, po tym króciuteńkim odcinku, ja się z wami powoli będę żegnać. Gdybym wiedziała, że tak to będzie, to prawdopodobnie przeciągnęłabym poprzedni odcinek. To co? Raz lama, zawsze lama? Oglądajcie Gareta. Mam nadzieję, że rzeczywiście był to dobry omen. Trzymajcie się, cześć. Całe szczęście nie jestem sprzątaczką, inaczej właścicielowi kolekcji byłoby przykro.